Czy śledzisz plotki na swój temat? Zdarza mi się. I szukasz, co tam o tobie piszą? Nie, zdarza mi się. Szukasz taki, na przykład pisujesz w Google'ach. Nie, Agnieszka Szulim ślub. Nie. A nie. Są takie, Agnieszka Szulim nago wyskakuje. Tak? A jak wpisze się ślub, to wyskakuje nago? Agnieszka Szulim nago, widziałam taki. Nie, nie ma takich zdjęć. Ale Playboy czeka. Ja nie. Playboy czeka, ale się nie doczeka. Nie, nie. Raczej nie. Nie te czasy. Nie te czasy, zdecydowanie. A jaka plotka taka... Nie, nie te czasy i w ogóle nie mam takiej potrzeby, nie widzę powodu. A jaka plotka najbardziej cię zaskoczyła? Ostatnio przeczytałam, że wybieram się na Bora Bora. Nie wybieram się. No to już w tym wywiadzie chyba wyjaśniliśmy, że raczej Warszawa, może okolice. Były nawet ceny podane, hoteli, ile kosztują na Bora Bora. Naprawdę? Więc to są... Nie, to wiesz, to ja czytam rzeczywiście dużo ciekawych rzeczy na swój temat. Więc też dlatego czytam je częściej, jak mamy, jak jest sezon programu, bo wtedy siedzimy w tych plotach, maglujemy je w kółko na okrągło, szukamy różnych tematów, patrzymy, co się dzieje. I więc też częściej chyba trafiają te plotki do mnie na mój temat, ale czasem w wolnej chwili też zdarza mi się zajrzeć i trochę pośmieć. A twoja redakcja nie ma czasami ochoty, żeby tam trochę o tobie poplotkować w programie? Wiesz co, moja redakcja, bardziej mój stół i moi goście przy stole lubią różne wycieczki personalne w moim kierunku robić, ale mamy taki zwyczaj, że ogólnie lubimy wyciągać sobie nawzajem różne rzeczy, więc już się przyzwyczaiłam. A jak sprawa z Dodą? Po co poruszasz takie słabe tematy na tak fajnej imprezie? To nie jest nie temat wakacyjny. Czy w ogóle to nie jest dla mnie temat? To jest dla mnie temat, który roztrząsam przed sądem, czyli tam, gdzie jest miejsce takich osób. Temat miniony i nie wróci więcej. W programie przynajmniej. Ale w programie na pewno nie wróci, nie ma szans.